Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, wersety od 6 do 7. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Streśćmy krótko to, co dotąd udało nam się ustalić. Dzień Pański nie mógł jeszcze nadejść, ponieważ najpierw musi nastąpić odstępstwo i Antychryst musi się objawić. Obydwa warunki do dzisiaj jeszcze się nie spełniły. Teraz apostoł wskazuje na dwa czynniki, które w szczególny sposób powstrzymują wystąpienie Antychrysta. Są to, co go teraz powstrzymuje, oraz ten, który go teraz powstrzymuje. Pierwszy jest najwidoczniej rzeczą, podczas gdy drugi z całą pewnością jest osobą. Oba czynniki są ściśle ze sobą powiązane, ale mimo to należy je rozróżniać. Powstrzymywać oznacza tyle, co zatrzymywać, przeszkadzać, pohamowywać, krępować. Obydwie wspomniane tutaj siły można porównać z hamulcem, który spowalnia obrót kół samochodu toczącego się stromą drogą w dół. Jesteśmy naocznymi świadkami tego negatywnego rozwoju chrześcijaństwa. Tajemna moc nieprawości już działa, ale mimo to nadal jest to rozwój wyhamowywany. Nadchodzi dzień, w którym zabraknie tego hamulca. Wtedy nie będzie też nic, co mogłoby rozwój ten zatrzymać. W cudzysłowie, pojazd, którym jeszcze dzisiaj porusza się chrześcijańskie wyznanie, stoczy się z zastraszającą prędkością w dół, prosto na zatracenie. Te dwa hamulce wymienione w 6 i 7 wersecie można by porównać także ze śluzą, która nagle zostanie otwarta, pozwalając wedrzeć się strumieniowi napierającej wody. Gdy zabraknie tych hamulców, nie będzie już żadnej tamy, która powstrzymałaby strumień narastającego zła. Wyleje się on z całą mocą naporu. Czy to musi nas niepokoić? Nie. Widzimy ten rozwój i smuci nas, że coś takiego ma miejsce, ale bać się nie musimy. Przypomnijmy sobie pierwszy werset. Choć cienie tych przyszłych wydarzeń, które możemy zaobserwować już dzisiaj, czynią nas ostrożnymi w naszym codziennym chodzeniu i postępowaniu, to możemy jednak widzieć, iż stuprocentową rzeczywistością staną się dopiero wtedy, gdy będziemy już u naszego Pana. Pewien brat napisał: Znajdujemy tutaj najdobitniejszy dowód na to, że prawdziwy Kościół nie może być na ziemi podczas ostatnich lat zamykających epokę chrześcijaństwa i poprzedzających bezpośrednio oficjalny powrót Chrystusa na ziemię. Nie ma prawdziwych wierzących, którzy będą musieli przeżyć ostateczne odstępstwo za kadencji człowieka grzechu. Kościół nie będzie przechodził przez wielki ucisk. Czyż nie powinno wypełnić to naszych serc świętą radością i włożyć w nasze usta pieśni chwały? Sformułowanie tak iż
wskazuje na funkcję tych sił pohamowujących. Są one po to, by człowiek grzechu objawił się we właściwym czasie, czyli nie teraz. Sformułowanie we właściwym czasie, czyli w jego czasie, wskazuje na to, że to ostatecznie sam Bóg jest tym, który wyznaczy temu człowiekowi ściśle określony czas oraz moment jego wystąpienia. On zadecyduje o tym, kiedy ten czas się zacznie, kiedy się skończy i jaki będzie nosił charakter. Kim lub czym są te dwa Boże hamulce? Najpierw mamy to, co powstrzymuje. To, co powstrzymuje. Tym pierwszym hamulcem jest moc Boża działająca przez władze polityczne. Władza pochodzi od Boga. Dlatego też wszelki rząd państwowy jest jeszcze dzisiaj zależny od tego, na co przyzwala Bóg, a na co nie. Człowiek grzechu wywyższy się ponad wszystko, co się zwie Bogiem i jest przedmiotem czci. Stąd to, co go teraz powstrzymuje, to moc Boża, działająca na ziemi przez władzę, która swą moc otrzymała od Boga, od Niego. Nawet największe nadużycie powierzonego jej autorytetu nie zmienia jej charakteru jako pochodzącej od Boga. Nawet przelotne spojrzenie na historię ludzkości wystarczy, aby stwierdzić, jak okrutni i źli potrafią być ludzie sprawujący władzę. Bez względu na to, jak zły potrafi być dany rząd i jak bezczelnie może lekceważyć prawa Boże, nie zmienia to jeszcze nic z faktu, że jest ustanowiony przez Boga i że Bóg kieruje sercami panujących jak strumieniami wód. Czytamy o tym w Przypowieściach 21:1. W liście do Rzymian 13 rozdział od 1 do 10 wersetu oraz w pierwszym liście Piotra od drugi rozdział od 13 do 17 wersetu apostołowie Paweł i Piotr udzielają nam w tej kwestii jasnych i jednoznacznych pouczeń. Nie ma władzy jak tylko od Boga. Bóg ustanawia władców jako swoje sługi, którzy noszą jego miecz. Autorytet, który posiadają, został powierzony im przez Boga, co nie wyklucza możliwości nadużyć, jak to się często dzieje. Wielki pogański król Nebukadnezar, Nabuchodonozor, na drodze gorzkich doświadczeń musiał nauczyć się tej ważnej lekcji, iż to Bóg jest tym, który ustanawia władców. Bóg dał mu do zrozumienia przez proroka Daniela, że zostanie wypędzony spośród ludzi, aż pozna, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. Księga Daniela, 4 rozdział, 22 werset. Gdy Pan Jezus stał przed Piłatem, wysoko postawiony namiestnik musiał usłyszeć te dla niego niepojęte słowa: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 11 werset. Piłat był niewątpliwie złym regentem, a jednak nie mógłby uczynić nic Panu Jezusowi, gdyby Bóg nie powierzył mu władzy. Bóg dopuścił do tego, że wydał niesprawiedliwy wyrok, który zadecydował o ukrzyżowaniu Pana. Widzimy zatem, iż Bóg po dziś dzień ustanawia władzę. Mogą one dopuścić się wielu niegodziwych czynów, ale pełne objawienie się zła jest przez nie wciąż jeszcze powstrzymywane.
Natomiast rząd Antychrysta będzie wywodził się bezpośrednio od szatana. Siedziba politycznego przywództwa będzie w Rzymie. Objawienie 13, rozdział 12, werset. O władcy Rzymu, czytamy wyraźnie, że wyjdzie z otchłani. Objawienie 17, rozdział 8, werset. Sformułowanie to pokazuje nam jego satanistyczne pochodzenie. Oczywiście, że szatan już dzisiaj macza palce w polityce, ale obszar jego działania wyznaczany jest przez Boga. W przyszłości będzie jednak inaczej. Nie będzie rządów ustanowionych przez Boga i nic nie powstrzyma demonicznych mocy zła, przejawiających się w polityce tych przywódców. A co z drugim hamulcem? Z tekstu wynika jednoznacznie, że jest to osoba. Zadajmy sobie pytanie. Czy jest na ziemi ktoś, kto posiadałby taką moc i wpływ, aby mógł powstrzymać pełny i ostateczny rozwój zła? Gdzie jest taka osoba, która nagle miałaby być zabrana z tej ziemi? Właściwie dla każdego wierzącego powinno być to jasne, że nie może chodzić tutaj o żadnego chrześcijanina, choćby i najwierniejszego, gdyż nikt z nas nie jest w stanie powstrzymać opisanego tutaj zła. Kto zatem jest tą osobą? Odpowiedzi na to kluczowe pytanie udziela nam apostoł Jan, gdy mówi: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Ten, który powstrzymuje, to Duch Święty. On jest mocniejszy niż Antychryst i jest w stanie powstrzymać ostateczny rozwój zła, które już dzisiaj daje o sobie coraz bardziej znać. Przy tym nie chciejmy zapominać, że Duch Święty jest Bożą osobą. Nie chodzi tu o moc, co także jest prawdą, lecz o coś więcej. Duch Święty jest Bogiem. Jest również duchem prawdy i przeciwstawiony jest kłamstwu. Prawdopodobnie wszyscy mamy zbyt słabe wyobrażenie o znaczeniu i skutkach, o obecności Ducha Bożego na ziemi. On mieszka i działa nie tylko w wierzących, ale również wywiera wpływ na ludzi, którzy nie znają Boga. Kiedy Duch Święty zejdzie z pola, to znaczy opuści tę ziemię? Odpowiem pytaniem na pytanie. A gdzie można znaleźć dzisiaj Ducha Świętego? Mieszka on po pierwsze w Kościele Bożym jako całości. Tak mówi 1 Koryntian 3 rozdział 16 werset. Po drugie, w każdym wierzącym z osobna. 1 Koryntian 6 rozdział 19 werset.
Ewangelii Jana 14, rozdział 16, werset Pan Jezus dał swym uczniom do zrozumienia, że Duch Prawdy pozostanie z nami na zawsze. Gdy zatem wierzący zostaną pochwyceni, a co za tym idzie, Kościoła nie będzie już na ziemi. Wtedy również i Duch Święty zejdzie z pola. Od tej chwili miejscem Jego zamieszkania nie będzie już ta ziemia. Z całą pewnością Duch Boży także po pochwyceniu będzie działał poprzez pojedyncze osoby, jak na przykład żydowskich świadków głoszących Ewangelię Królestwa, która w czasie ucisku zwiastowana będzie tym, którzy w obecnym czasie nie poznali Ewangelii łaski. Ale nie będzie mieszkał w nich tak, jak ma to dzisiaj miejsce względem nas. Jego przyszłą aktywność możemy porównać z jego działaniem w czasach Starego Testamentu, kiedy to Duch Boży w określonych sytuacjach zstępował okresowo na pojedynczych ludzi, by uzdolnić ich do wypełnienia konkretnej misji. Na przykład widzimy coś takiego w Sędziów, 13 rozdział, 25 werset. Trafne streszczenie naszych rozważań nad powstrzymującymi czynnikami i ich usunięciem znajdujemy w słowach pewnego autora. Zatem Kościół Boży, ustanowione przez Boga na ziemi władze oraz Duch Święty, który działa dzisiaj na tej ziemi jako orędownik w miejsce Chrystusa, ustąpią miejsca samowolnemu, nieokiełznanemu człowiekowi i mocy wroga. Albowiem tajemna moc nieprawości, tajemnica nieprawości lub bezprawia, tajemnica bezprawia, już działa. Wypowiedź ta już wtedy była prawdą i po dziś dzień jest otaczającą nas rzeczywistością. Od ponad 2000 lat ta tajemna moc działa. Nawet jeśli zło nie sięgnęło jeszcze zenitu. Tajemnicy nieprawości nie powinniśmy mylić z odstępstwem. Ona poprzedza je. Podobnie jak w innych miejscach Nowego Testamentu, w których mowa jest o tajemnicy, czytamy na przykład 1 Koryntian 15, rozdział 51 do 53 wersetu, Rzymian 16, rozdział od 25 do 26 wersetu. Nie chodzi tu o coś tajemniczego lub ukrytego, lecz o coś, co Bóg objawił swoim dzieciom. Przed niewierzącymi tajemnice te są zakryte, ale nie przed wierzącymi czasu łaski, o czym czytamy w Efezjan 3, rozdział 5, werset. Posługując się słowem tajemnica, Paweł chce dać do zrozumienia, że chodzi o coś, co można wprawdzie rozpoznać, co czyha w ukryciu i działa zakulisowo, ale na zewnątrz nie jest jeszcze całkiem widoczne. Tajemna moc nieprawości to ta ukryta moc szatana, która przybiera imię Chrystusa, a w rzeczywistości pracuje nad tym, by zmieszać prawdę z kłamstwem. W tym celu rozwadnia łaskę przez zakonność lub obraca ją w rozpustę. W tym kontekście Juda mówi o bezbożnych, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa, co czytamy w Judy 4 werset. Są to cechy rozpoznawcze antychrysta, który
którego duch działa już na świecie, o czym czytamy w 1 Jana, 4 rozdział, 3 werset. Od samego początku wróg usilnie zabiegał o pomieszanie prawdy z kłamstwem. Pan zapowiedział to w podobieństwach o Królestwie Niebios, które szkicują nam obraz chrześcijańskiego wyznania. Kąkol na roli, drzewo, w którego koronie zagnieździło się ptactwo niebios, oraz kwas. Mówią o tym aż nader wyraźnie, o czym czytamy w Mateusza 13 rozdział. Również apostoł Paweł bardzo wcześnie odsłonił początki odstępstwa, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 20 rozdział od 29 do 30 wersetu. Nie powinniśmy się łudzić. Tajemnica ta działa również w naszych czasach. I co więcej, czyni zastraszające postępy. Zewnętrznie wciąż jeszcze masy przyznają się do chrześcijaństwa, ale w rzeczywistości tak wielu ludzi jest oddalonych od tego, co wyznaje. Pomyślmy chociażby o ruchu New Age, zataczającym coraz to szersze kręgi, czy o okultyzmie, spirytyzmie oraz kulcie szatana, o Christian Science, czyli Stowarzyszeniu Chrześcijańskiej Nauki, czy o teologii modernistycznej, która neguje Bożą inspirację Biblii. Nawet wielkie kościoły chrześcijańskie przyzwalają na rzeczy, które są jednoznacznie wymierzone w autorytet Słowa Bożego. Wieczne synostwo Pana Jezusa, Jego prawdziwe człowieczeństwo i dzieło odkupienia na krzyżu są kwestionowane lub zgoła otwarcie odrzucane. Przedmałżeńskie i pozamałżeńskie współżycie płciowe są na porządku dziennym. Homoseksualne pary stają się chrześcijańskimi ołtarzami. Łaska Boża jest dosłownie obracana w rozpustę. Ludzie zapierają się Pana i Władcy. O konieczności nawrócenia nie ma już prawie mowy. Samowola człowieka nie zna granic. O wolę Bożą mało kto pyta. Nie zaprzeczam wcale temu, że również w obrębie wielkich systemów kościelnych znajdują się zrodzeni na nowo ludzie. Lecz stwierdzam, iż systemy te same w sobie przesiąknięte są tajemnicą bezprawia. A jednak bez względu na okropny rozwój zła, który przyszło nam oglądać, są to tylko początki. Wciąż jeszcze jest to tajemnica. Pełna demonstracja zła nadal należy do przyszłości, chociaż nie ulega wątpliwości, że i ona rychło nadejdzie. Gdy omawiamy ten smutny temat, nie mamy wcale zamiaru wytykać palcami innych. Również prawdziwi wierzący stanowią część chrześcijaństwa. Wspomniane tendencje także i na nas wywierają swój wpływ. Dlatego szczerze musimy postawić sobie pytanie, na ile osobiście i wspólnie daliśmy się zakazić tą chorobą. Wręcz powiedziałbym epidemią. Jakie jest nasze nastawienie wobec Pana i Jego słowa? Uznajemy Jego autorytet w naszym życiu, nawet jeśli miliony ludzi mieniących się chrześcijanami tego nie czynią i patrzą na nas, może z pobłażliwym czy ironicznym uśmiechem? Całkowitym przeciwieństwem tajemnicy nieprawości jest inna tajemnica, która Bogu niech będą dzięki wciąż jeszcze skutecznie działa.
Jest to tajemnica pobożności opisana w 1 Tymoteusza 3,16. Paweł nie mówi w tym miejscu wcale o tajemnicy boskości, jak czasami się słyszy, lecz o tajemnicy pobożności. Tą tajemnicą jest sam Chrystus, który objawił nam i dał przykład tego, czym są prawdziwa pobożność i oddanie Bogu. Przyglądając się Jego cudownej osobie, zostajemy przemienieni w Jego obraz, tak że Bóg może mieć w nas swoje upodobanie. Co czytamy w 2 Koryntian 3 rozdział 18 werset. Istnieje tylko jedna tajemnica, jeden sposób na to, by w naszych sercach i w praktycznym postępowaniu zrodzić prawdziwą, autentyczną pobożność. Tajemnicą tą jest Chrystus. Widziany, zwiastowany, przyjęty wiarą od chwili, w której przyszedł na ten świat, aż do chwili, w której został wzięty do nieba. Co za ogromny kontrast z tajemnicą nieprawości.